ustawienie jest według pana koncepcji, natomiast wszystkie budynki są inżyniera Chodorowskiego. Wiele słyszałam na temat osiedla, że to będzie najpiękniejsze osiedle Krakowa. Bo ja w ogóle nie wiedziałem, że na drodze sądowej mogę występować o sprawę realizacji takiej. Proszę pana. Wszystko było przewidziane. Tego właśnie nie ma. Były kontakty o charakterze służbowym, czy jakieś prywatne kontakty od tak między sobą? Nie ma żadnego widoku z okien. Pan magister inżynier architekt Bier. Pień, przepraszam. Powód osobiście. Ten sensacyjny proces toczy się już ponad rok. Nasza ekipa filmowa rejestruje jego przebieg od pierwszych dni. W tej sprawie bez precedensu architekt Krzysztof Bień skarży realizatorów projektu, którego był twórcą. O naruszenie praw autorskich i osobistych wraz z Krzysztofem Bieniem skarżą Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Helena Taborska, mieszkanka osiedla Widok. Pozwanymi są Skarb Państwa, osobie prezydenta miasta Krakowa, Invest Projekt oraz architekt Kazimierz Chodorowski, który na polecenie swych pracodawców zmienił projekt Krzysztofa Bienia. Pierwsi dwaj świadkowie to są świadkowie z Komitetu Osiedlowego, nie znam nazwisk. Pierwsi świadkowie w tej sprawie. Ten precedensowy proces może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości architektury, dla rangi architekta jako twórcy. Tym samym ma znaczenie dla każdego z nas. Wszak domy, które dziś budujemy, przetrwają jako dokument naszej społecznej wyobraźni, co najmniej...